to wielka radość móc zaprezentować mieszkańcom i naszym gościom w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie świetną wystawę sopockiego artysty. To jest jego jubileusz, 40-lecie pracy twórczej, ale to jest przede wszystkim artysta lubiany, znany i ceniony nie tylko w Sopocie. Jest mi niezmiernie miło, że dołączyliśmy do tego projektu. Dotychczas znani byliśmy na Pomorzu z pomocy społecznej, akcji wsparciowej dla najbardziej potrzebujących, głównie dzieci i młodzieży. Teraz dokładamy cegiełkę do wzmacniania środowiska artystycznego, a artysta jest nam bliski. Przez to mamy taką wspaniałą oprawę tego. I to jest znakomite, bo inaczej byłoby dużo gorzej. Chciałem tutaj pokazać siebie, jakim jestem w tej chwili, trochę ilustrując trochę przeszłości, ale nie sięgając do tej najgłębszej pierwszej dekady, którą niechętnie bym dzisiaj ją wspominał nawet. To jest nie to, że się wstydzę, tylko ja chcę trochę już być w tych takich radośniejszych kolorach. Sztuka zdecydowanie bardzo potrzebuje mecenasów i wsparcia właśnie biznesu. Ja to obserwuję w Stanach Zjednoczonych, w krajach zachodniej Europy, w Izraelu, a nawet w krajach arabskich i bardzo bym chciała, żeby na większą skalę rozwinęło się także to w Polsce. Ta wystawa to także wspaniały przykład takiej współpracy miasta, galerii sztuki oraz biznesu i myślę, że to jest coś, do czego jeszcze w Polsce musimy dotrzeć i bardzo się cieszę, że właśnie w Sopocie są przykłady takie udane tej współpracy.